Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Na wstępie chciałbym Was bardzo przeprosić za to, że dziś kolejny raz będę mówił o tym temacie, czyli o naszym wschodnim sąsiedzie. To nie jest tak, że ja ten temat lubię, ale niestety nasi, w cudzysłowie nasi, bo to nie są nasi, ale tak się mówi, nasi politycy, wiecie o co chodzi, przenośni, robią takie rzeczy, że można by o tym mówić codziennie, bo codziennie dowiadujemy się coraz gorszych faktów. Bardzo poważna sprawa, bo narażają nas na różne rzeczy, ale dzisiaj pojawiły się inne fakty. To ja wam szybciutko powiem. Pamiętacie wiosną zeszłego roku? Była taka akcja z polskimi migami 29. Ja nawet zrobiłem o tym film. Wtedy nasi, w cudzysłowie, wpadli na genialny dla nich pomysł, dla nich, nie dla nas, żeby je przekazać naszemu wschodniemu sąsiadowi. I byli, według mnie, zdesperowani i oni by to naprawdę zrobili. Ale później powiedzieli, no bo się bali, że oni je przekażą, ale do bazy Ramstein, czyli amerykańska baza lotnicza w Niemczech. Na to Amerykanie odparli, nie, jak chcecie przekazać, to przekazujcie sami, a nie przez Ramstein, bo my nie chcemy się w to pchać aż tak bardzo. Z jednej strony jedni ludzie zrozumieli, że Polacy przechytrzyli Amerykanów. Z drugiej strony, według mnie, to Amerykanie przechytrzyli Polaków, bo oni się w to nie mieszali i chcieli, żeby to Polacy zrobili. A Polacy się bali, więc szukali jakiegoś tam wyjścia z sytuacji, ale się nie udało. Albo Amerykanie przechytrzyli, albo Polacy. To nie jest istotne, to jest naprawdę mało istotne, bo to było jesienią. Przepraszam, wiosną zeszłego roku. Wiosna minęła, lato minęło, jesień minęła 2022. I wyobraźcie sobie, że wczoraj pojawiły się informacje, że jednak Polacy te migi 29 przekazali naszemu wschodniemu sąsiadowi. Tak, nie przysłyszeliście się? Przekazali. Ale, jak to mówią, Polak jest taki pomysłowy jak MacGyver. No to oni je przekazali, ale w częściach. Wysłali te migi w częściach. I co by na to? To jest tak. Polacy, my jednak tego nie zrobimy. My nie wyślemy czegoś. A później to robią i w częściach. I nie dość, że nam nie powiedzieli, powiedziały nam to media, to jeszcze strugają głupów. Przeczytam wam, zacytuję wam na początku, bo tutaj będą trzy artykuły, bardzo istotne, krok po kroku. Wirtualna Polska, czyli WP.pl, wiadomości. Nagłówek: Polska sposobem przekazała Ukrainie MiG-29. Wysłali na części. Polska oficjalnie nie dostarczyła Ukrainie samolotów MiG-29. Teraz okazuje się jednak, że zrobiono to kombinowanym sposobem. Jest komentarz w tej sprawie z polskiego rządu. Czyli oni tak to przekombinowali, wykombinowali, że nas oszukali. I teraz jak sobie wejdziemy na stronę dziennik.pl wiadomości. To są wszystko mainstreamowe media. To nie są media zaściankowe, na które oni się zawsze powołują, że to są jakieś tam fake newsowe. Scholz, cytuję, chwaląc się historyczną rolą Niemiec we wsparciu Ukrainy, wspomina również, że już wiosną ubiegłego roku Polska na części po wielkiej awanturze o to, czy i jak przekazać samoloty, dostarczyła Ukraińcom pewną ilość MiG-29. Tylko że sposobem, nazwijmy to umownie, kombinowanym kadłub czy skrzydła, to przecież też część zamienna. Komentują źródła dziennika Gazety Prawnej w polskim rządzie. Czyli Scholz informuje o tym, co zrobił rząd nad Wisłą. Rząd polskojęzyczny. Polski tak zwany. Później nasi w cudzysłowie to potwierdzają. Dlaczego oni nie wyjdą, nie powiedzą, słuchajcie Polacy, rodacy, my to zrobiliśmy, my wysłaliśmy te migi. Nie w całości, żeby was nie wkurzać, ale was prosimy o przebaczenie. Oczywiście normalnie się nie przebacza, bo to jest rzecz karygodna, bo to jest oszustwo nas. Oni nas oszukali, bo oni nawet nie potrafią tego zrobić jawnie, nawet nie potrafią, wiecie, lepiej jest z mądrym stracić, niż z głupim zyskać. Przynajmniej ja wyznaję taką zasadę w życiu. Oni nawet nie mają odwagi, żeby nam tego powiedzieć. To my od Scholza musimy się dowiadywać, że my coś przekazujemy. Później ci politycy nawet nie mają jaj, żeby nam powiedzieć to bezpośrednio, tylko mówią, przytakują, jeszcze takie żarciki robią, że kadłub czy skrzydło to przecież też część zamienna. Niebywałe po prostu rzeczy, skandaliczne. Myślę, że w każdym innym państwie to już by na taczkach ich wywieziono i tam posprzątano i to wszystko rozebrano na części. Tyle. I lud by rządził. A teraz jeszcze jeden artykuł z Rzeczpospolitej, czyli rp.pl. To odbyło się zaraz po tej zadymie właśnie wiosennej, kiedy tam Polacy chcieli przekazać, ale się z Amerykanami tak im nie poszło, popsztykali się i teraz tak.
Rzecznik rządu, czyli Miller, był zapytany o słowa rzecznika Pentagonu Johna Kirby'ego, który stwierdził, to już było w kwietniu, że Ukraina ma obecnie więcej samolotów niż 2 tygodnie temu. Po tym, jak przekazano jej platformy i części do samolotów. Dopytywany o to, czym są platformy, Kirby, czyli ten Amerykanin, przyznał, że są to samoloty. Natomiast Miller, nasz tutaj ten Miller, tego rządu naszego, nie chciał odpowiedzieć na pytanie, czy samoloty, które trafiły na Ukrainę, to polskie myśliwce MiG-29, które jakiś czas temu Polska chciała przekazać Amerykanom do bazy wojskowej w Ramsztajn, w zamian za możliwość zakupu myśliwców F-16. USA nie skorzystały wówczas z tej propozycji. I okazuje się, że wtedy, kiedy w kwietniu 2022 roku pytano Millera, on nie odpowiedział, ale on doskonale wiedział, że on to zrobił, że my to zrobiliśmy. Czyli zobaczcie, nawet nie mieli odwagi, żeby polskim mediom przekazać, że coś zrobili. Ktoś może sobie powiedzieć, ale to tylko jakieś tam migi, jakieś części. Nie, bo jest to oszustwo. Jeśli oni w takich małych błahostkach, drobnych sprawach nas okłamują, oszukują, to wyobraźcie sobie, co oni robią z poważniejszymi sprawami. Jeśli ktoś ma tendencję do nieszczerości, do kłamstwa, to on zawsze będzie kłamał. Kłamca zawsze będzie kłamcą. Bo kłamcą trzeba się urodzić. Złym trzeba się urodzić. W sumie jest taka teza, że każdy się rodzi w sumie dobrym człowiekiem, a dopiero później za życia. No dobra, wszyscy urodziliśmy się jako dobrzy ludzie. Może z charakterami, ale charakter też można kształtować. Natomiast mi się wydaje, że u nich to już, ich to już nikt nie sprostuje. Żeby im sprostować ich charaktery, to już jest niemożliwe. Oni już są tak wykrzywieni z tendencją do nieszczerości, że tego już się nie da zrobić. Ja nie wiem, czy mi się wydaje, że oni przechodzą jakieś kursy, szkolenia, jak być podłym politykiem, bo inaczej nazwać się tego nie da. Jak być podłym? To ja czy wy? My byśmy lepiej zarządzali tym państwem. My, zwykli ludzie. Zwykli. My. Pan z piekarni, pani z zakładu fryzjerskiego lepiej. Po prostu lepiej. Bo oni nie mają zielonego pojęcia, jak kierować tym państwem. Narażają nas każdego dnia na niebezpieczeństwo. Wysyłają coś nawet nie w całości, tylko w częściach. Jakiś przywódca obcego państwa o tym informuje opinię publiczną. Później oni jednak się przyznali, powiedzieli tak, ale w częściach, czyli potwierdzili słowa Scholza, a wiosną 2022 roku chcieli wszystko wysłać, tylko że chcieli przez bazę w Ramsztajn. No bo nie mieli, jak no to chcieli przez bazę. Później tamci powiedzieli, że no to nie, jak przez Ramsztajn to nie. Ale chcieli wysłać i kupić od Amerykanów F-16, czyli oddać za darmo i kupić, jak z tymi czołgami. To nie pierwszy raz, przecież ostatnio robiłem film, że tam polskie osy, no nie te latające osy, takie tylko militarne, tam są widywane, ale też nikt nie powiedział, że my cokolwiek wysłaliśmy. Ja się boję, że my wysłaliśmy dużo więcej niż nam mówią. Ja nie wiem po co, nie wiem na co, nie wiem co nam tak zależy, żeby się narażać. Nie mam zielonego pojęcia, to trzeba by być jakimś agentem. Agenci pewnie wiedzą, nie wiem czy to podkarpackie tam, to latanie na lody. No pewnie nie migami, a może było tak, że ktoś Dudzie powiedział, że to trzeba migiem zrobić, migiem, czyli szybko, a Duda zrozumiał, aha, migiem, no to wysłał wszystkie migi, wiecie, bo to nie wiadomo, co tam im do głowy przyjdzie, przecież po nich można się wszystkiego najbardziej durnowatego spodziewać po tych ludziach, bo to są ludzie, którzy mogłoby się wydawać, że oni są niezbyt inteligentni. Mi się wydaje, że oni są tak bardzo przebiegli, że oni doskonale wiedzą, że to wszystko jest tak, jak ma być. To nie jest tak, że przypadkowo, absolutnie nie, to nie jest przypadek. Oni doskonale wiedzą, co robią? Oni sobie z tego zdają sprawę, ale nie liczą się z konsekwencjami, bo konsekwencje ich nie sięgną, bo oni są nietykalni. Dopóki się wszystko nie zmieni, cały ustrój, wszystko, pseudodemokracja i cała reszta, to nie będzie inaczej. Będą nas kłamać, kłamać, kłamać każdego dnia, zawodowi kłamcy. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i trzymajcie się bardzo cieplutko i do usłyszenia. Cześć, pa, pa.